witajcie na kanale GWW15. Dawno mi tu nie było, bo nie mam kiedy nagrywać, ale bardzo już długo chodzi za mną ten film, który teraz właśnie postanowiłem nagrać. Jest to dodatek, znowu kolejny dodatek 23c, ponieważ chciałem omówić film, który znalazłem na kanale. Level World Tomasza Level World, i to jest film pod tytułem Spoza Urojonej Krzywizny. Jakieś właśnie problemy z Księżycem są, i słuchajcie, pan e, Tomasz postanowił zamieścić film Kazimierza Bańkowskiego. Kazimierz Bańkowski swoje tam zdjęcia powsadzał i swoje fragmenty filmów, żeby unaocznić, a wszystko to pochodzi z kanału. Dela, którym są wręcz niemalże można by powiedzieć, prawie zachwyceni wszyscy tutaj, cała ekipa tutaj płaskoziemskich, polskich działaczy Tomasza i Daniela, Crazy Polish Flaterter. Wszystkie linki do wszystkich kanałów tych ludzi będą zamieszczone w opisie. I tutaj o co chodzi z tym filmem? Otóż to film. Jest to fragment z sesji hangoutowej Dela. delta to jest gościu, którym właśnie zachwyceni są ci panowie nasi tutaj, rodzimi. I um, oni mniej więcej to samo opowiadają. Czyli ja osobiście widzę bardzo wielki wpływ właśnie Dela na ich umysły. Chciałbym Wam właśnie dlatego przedstawić sylwetkę tego gościa, to znaczy w sensie jeden z jego filmów. I z moim komentarzem, dlatego tutaj mo, moje tutaj pragnienie skorzystania z prawa cytatu również, ponieważ będę cytował niemalże w całości ten film. Ja tu będę wam ten film pokazywał. Jest to film, do którego wytłumaczenie dodał Kazimierz Bańkowski i ilustracje niektóre. No i tu zobaczymy właśnie tego dela we własnej osobie. Jeszcze taka uwaga techniczna, wyłączyłem delowi głos, bo on tam krzyczy, więc nie, będę, nie będziemy go słuchać. Nie będziemy słuchać krzyczących ludzi. Natomiast będziemy przyjrzymy się temu, co on merytorycznego ma do powiedzenia i w jaki sposób on opowiada. I to może nam pewną rzecz naświetlić, mianowicie jaką? Dlaczego ci ludzie w ogóle wierzą w płaską ziemię, dlaczego oni no. Dali się temu porwać, temu pomysłowi, tak? A więc zobaczymy to na podstawie chociażby tego filmu. Jest to fragment z sesji z 6 stycznia 2017, gdzie Del rozpatruje oficjalne tezy naukowe dotyczące Księżyca. I teraz zobaczmy, jak on to rozpatruje. Na początku mówi, że najwyraźniej pojawiło się wiele nieporozumień co do Księżyca. Mówią, śledźmy księżyc, można sobie śledzić, ale bez powszechnego wierzenia, że księżyc musi być trójwymiarową bryłą. Ktoś uparcie klepie to jak pacierz nalega i nalega. A więc na początku słusznie niby, wydaje się to słuszne, znaczy jest słuszne, że mamy odrzucić to co wiemy o księżycu, tak? I jakby podejść do tego problemu z czystą kartą. Wcześniej mówił, że pojawiły się wątpliwości, pojawiły się jakieś problemy dotyczące księżyca. Zaraz zobaczymy, jakie to pandel księ... problemy księżycowe widzi. Natomiast tutaj niby, niby jest to proste, tak, że mamy to odrzucić. Na czym polega problem tylko z tym? Otóż, jeżeli spojrzymy na księżyc, i to już nawet w tym filmie widać. Które te zdjęcia należą do Kazimierza Bańkowskiego, który miał zadanie tu zilustrować. Więc, jeżeli spojrzymy na ten księżyc, właśnie bez tych uprzedzeń, bez tego, właśnie to, co Del mówi, żeby podejść bez uprzedzeń, bez jakby założeń wcześniejszych, to powiedzcie, co widzimy, jeżeli patrzymy na wielkie powiększenie księżyca. Zobaczcie, czy jest to trójwymiarowa bryła, czy nie. Trójwymiarowa czy nie? Zwróćmy uwagę na cienie w kraterach, przy krawędzi tej kuli. Cienie się wydłużają. Tak? Zobaczcie, że tutaj, gdzie w tym pierwszym kraterze jest cień bli no, mały, taki krótki, to w tym już sięga jakby całego kratera. A więc zobaczmy, że. Del pozornie niby tutaj każe nam coś odrzucić. Natomiast jeżeli odrzucimy to i wrócimy z powrotem do tego, to i tak dojdziemy do tych wniosków, które już mieliśmy wcześniej. Rozumiecie to? A więc dojdziemy do tego samego, co już wiemy. Natomiast nie dojdziemy, jeżeli zaczniemy słuchać dela. I o to mi się wydaje właśnie tutaj w tym wszystkim chodzi, żeby po prostu odrzucić oficjalne wytłumaczenia żeby odrzucić to, co ty widzisz i słuchać kogoś, kto będzie nam opowiadał teraz o Księżycu, o nieprawidłowościach, które dotyczą tego właśnie ciała niebieskiego. Przechodzimy teraz już do konkretnych nieprawidłowości, co Del tutaj nam opowiada o tym. Więc na tezę, że Księżyc jest kulistą skałą, co? Musisz mieć co? Żądajcie dowodów, o, że jest to skała oraz trójwymiarowa bryła. A więc, no to spójrz. Del i wszyscy, którzy słuchacie tego człowieka. Spójrzcie na zdjęcia, na piękne zdjęcia Pana Kazimierza, który tutaj zilustrował, okrasił ten film. I zobaczcie, że Księżyc jest kulistą bryłą właśnie. Trójwymiarową. No. Tutaj przechodzi do wilgoci i tak dalej. Ja to też w ogóle bym odrzucił w ogóle ten argument. Nie wiem po co on tutaj jest użyty, a zdjęcia są, no nie ukrywajmy, piękne, bardzo ładne i widać bardzo duże powiększenie. Otóż wilgoć nie ma tutaj znaczenia, ponieważ, ponieważ zobaczcie na łyżeczkę, w, w szklance, chociażby właśnie, że jest to obojętne, tak? Czy ja patrzę na to przez szklankę, czy bez szklanki, to dalej jest łyżeczka, mimo że ona nie jest tam, gdzie. Gdzie jest, jak ją wsadzę do szklanki, to mimo to jest dalej łyżeczką. No i co ja mam biedny zrobić z tym faktem, słuchajcie, no? Mam poszukać badań na refrakcję, tak? Żeby ustalić, czy to jest łyżeczka, czy nie muszę. Jak się słucha takiego człowieka i się nie zastanawiasz nad tym, co on mówi, to. Głęboko się nie zastanawiasz, tylko pobieżnie, to wydaje się to bardzo takie logiczne, takie pociągające, ale kiedy się temu bardzo dobrze zaczniesz przyglądać i porównywać z czymś innym jeszcze, z jakimiś analogiami, z jakimś w ogóle życiem naokoło, to to po prostu nie ma absolutnie żadnego sensu. I tutaj będziemy dalej to śledzić i zobaczmy, że dalej będzie to tak wynikać z tego. Zwróćmy uwagę teraz, co Del mówi. Del mówi coś takiego, takie zdanie. Kolejną niedorzeczną tezą jest przekonanie, że Księżyc jest niezmiennie stałego rozmiaru. Dla niego jest to niedorzeczna teza i jest to kolejna niedorzeczna teza. Tak jakby tamte były niedorzeczne, tak? że Księżyc jest trójwymiarową bryłą. No i tutaj mamy kolejną niedorzeczną te te tezę, że Księżyc jest niezmiennie stałego rozmiaru. Dlaczego w ogóle jest to problem dla Dela? I w ogóle dla płaskiej ziemi i tak dalej. Otóż dlatego, że niezmienność księżyca, niezmienność rozmiaru księżyca jest zgodna z heliocentryzmem i z tymi wszystkimi odległościami, które są we wszechświecie, że one są duże. Jest to bardzo niewygodne, ponieważ niezmienność księżyca, niezmienność rozmiaru również słońca i tarczy słonecznej podczas podróżowania po niebie świadczy o tym, że to są obiekty bardzo, bardzo odległe, że to są. bardzo y, Obiekty bardzo oddalone. To jest coś na zasadzie, jeżeli masz na przykład las, idziesz na mąkach i czy jedziesz rowerem w stronę lasu. Ja, ja, słuchajcie, bo nie wiem, czy wy nie obserwujecie tego świata, po którym chodzicie, czy wy się nie zastanawialiście, bo ja już od małego chłopca się nad, zastanawiałem nad pewnymi rzeczami. Już. Ja, ja to teraz wam opowiadam. Z mojego dzieciństwa, jak ja jechałem w stronę lasu na mojej super kolarzówce czerwonej. No, jazda po łące kolarzówką nie jest zbyt mądrym pomysłem, ponieważ ma za cienkie opony, ale jechałem. I pamiętam właśnie to, pamiętam ten fakt, że widziałem ten las jako taki mały, ten las gdzieś tam pod, na, na horyzoncie. I jadę, i jadę, i jadę, a on cały czas jest taki mały. Rozumiecie, mimo mojej prędkości, mimo że się dość na. W moim przekonaniu bardzo szybko do niego zbliżałem, to ten las wcale się nie powiększał. Dopiero w pewnym momencie, kiedy się już na dość mocno się do niego zbliżyłem, na dość bliską odległość, wtedy dopiero z każdym, jakby metrem, widziałem, że ten las się powiększa. I tutaj mamy, za, mamy to samo zjawisko z księżycem. Jeżeli księżyc porusza się yy, właśnie w ciągu doby, tak, czy w ciągu tego dnia, i słońce również te kilka tysięcy kilometrów nad ziemią, to nie ma to znaczenia, ponieważ księżyc obserwowany jest z kilkuset tysięcy, z 400 tysięcy kilometrów, a więc te kilka tysięcy tutaj nad ziemią nie ma absolutnie żadnego wpływu, ponieważ jest on bardzo wiele razy dalej, niż my tutaj możemy go obserwować z ziemi. I teraz e, podobnie jest ze słońcem. Słońce to jest jeszcze 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 dalej. I dlatego nie będziemy obserwować tego zmiany tego rozmiaru. Ale Del, Delowi, ponieważ jest to nie na rękę, musi temu zaprzeczyć. I mówi coś takiego, właśnie jak już wspomniałem. Jaki argument jeszcze tu przytacza? Zobaczcie, co dalej mówi: że to stwierdzenie świadczy o braku yy, to jest dobre o słabym poznaniu tematu i braku wierności własnej logice. Iluzja księżycowa jest znanym zjawiskiem i każdy jej doświadcza. Księżyc nad horyzontem jest większy, czyli zmienia rozmiar. Jest to fakt z życia. Del chce pokazać, że ludzie, którzy mówią, że Księżyc nie zmienia rozmiaru, kłamią. Że są niezgodni z własną logiką, że nie mają w ogóle kontaktu z własną rzeczywistością. Ponieważ on wie, że Księżyc zmienia rozmiar. I przytacza to. Tutaj, na dowód tego, na dowód tych słów, pan Kazimierz Bańkowski, Robi zoom na księżyc i pokazuje ten księżyc wielki, że jest on nad horyzontem wielki. I jest to dla Dela fakt życia. I teraz, jeżeli słuchasz takiego Dela, no to tak myślisz sobie tak na pierwszy rzut oka, no, no faktycznie, no kurde, no zmienia rozmiar, tak? Ale jest jeden problem. Ta zmiana rozmiaru jest tylko iluzoryczna. Ona jest tylko iluzją. Zobaczcie, tutaj mamy iluzję. Tutaj mamy porównania różnych takich rzeczy. Zobaczcie, tu jest kilka iluzji. Tutaj te kreski nie są wcale dłuższe od tych. tak? Te, te tutaj linie nie są wcale zakrzywione, tylko lecą po prostych torach, równoległe są, ale widzimy to inaczej. I podobnie jest z księżycem. I jak spojrzymy na zdjęcia poklatkowe, albo zresztą spojrzymy na ten sam oto film, który tutaj pan Kazimierz Bańkowski zamieścił w tym. Hangoucie Dela. I zobaczcie tutaj, że kiedy księżyc jest nisko nad horyzontem, on tu na początku się pojawia w, 20, w 40, którejś tu. w 46, chyba 7 sekundzie. I zobaczcie, że ten księżyc wznosi się, jaśnieje, ale nie zmienia rozmiaru. Możecie to sobie tu klatki powycinać i zobaczcie, że jeżeli on jest nisko, on jest takiego samego rozmiaru jak jest wysoko, jest identycznego rozmiaru. Natomiast my postrzegamy. Większy księżyc, jak jest niżej. Ale tutaj mamy porównanie tego i widzimy, że po prostu to jest identyczny księżyc. Tu się nic nie zmienia. A więc to jest tylko iluzja. I teraz yy, iluzję pan Del przedstawia jako fakt. Jako fakt z życia. Jest to fakt z życia. Ta iluzja jest faktem z życia. I muszę was zmartwić, moi drodzy. Flat-Erterzy, wszyscy. Ponieważ to właśnie ta iluzja świadczy o poprawności modelu heliocentrycznego, gdyż właśnie może nie to, że jest dowodem jakimś wielkim, ale bardzo jest zgodna z modelem heliocentrycznym, ponieważ model heliocentryczny zakłada, że księżyc jest bardzo daleko i nie zmienia rozmiaru, natomiast my takie, takie coś widzimy, ponieważ nasz umysł, nasz umysł myśli, że żyjemy na płaskim blacie. I myśli, że ten księżyc jest blisko nas. Jeżeli on się oddali pod horyzont, to nam, naszemu umysłowi wydaje się, że on powinien się zmniejszyć, ponieważ bardzo, bardzo daleko się oddalił. Ale to świadczy tylko o fałszywości jakiegokolwiek modelu płaskiej Ziemi, który przedstawicie. Nie macie żadnego, ale jakikolwiek wymyślicie, będzie fałszywy, ponieważ na, w rzeczywistości, w modelu płaskiej Ziemi, księżyc powinien właśnie zmieniać rozmiar. I powinien się zmniejszać, a my widzimy go większego. Widzimy go większego, ponieważ powinien się zmniejszyć, gdybyśmy żyli na płaskiej powierzchni i księżyc byłby blisko, powinien się zmniejszyć. Natomiast się nie zmniejsza, a nasz umysł spodziewa się, że będzie mniejszy, i dlatego robi w naszym mózgu, ten księżyc staje się większy. Ale w rzeczywistości taki nie jest. Jeżeli zrobicie zdjęcie rano, Rano, kiedy przy wschodzie księżyca, kiedy on jest przy horyzoncie czy przy zachodzie, i kiedy zrobicie zdjęcie, kiedy jest wysoko, wtedy ten księżyc nałożycie na siebie i będzie identyczny. To znaczy na dole może być, jeżeli jest na dole, może być trochę spłaszczony. Ale to właśnie przez tą wilgoć, o której Del wspominał również. Brak wierności logice. Tutaj już właśnie. Zobaczcie, on tych ludzi, którzy mówią mu prawdę. Mówi, nazywa, że ci ludzie nie dążą do prawdy, w zamierzeniu mają tylko popychać własne śpiewki. I teraz pytanie: uwierzysz Delowi, czy uwierzysz własnym oczom? Czy uwierzysz yy, zdjęciom Kazimierza Bańkowskiego pokazanym na początku tego filmu? Dlaczego? Dlaczego zdjęcia pokazane rzeczywi pokazanej rzeczywistości, jaką jest wschód księżyca, przeczą temu, co mówi Del? I dlaczego Del mówi, że jeżeli mówisz, że przeczą, to mówi, że chcesz zasiać wątpliwości że chcesz popychać własne śpiewki że te dążenia nie mają żadnego sensu, jak się im dobrze przyjrzeć? No właśnie, jak się im dobrze przyjrzeć, to to, co Del mówi, to właśnie nie ma sensu. Z Księżycem są poważne nieprawidłowości i iluzja księżycowa to była pierwsza. Tak, to była pierwsza ta iluzja księżycowa. To była pierwsza nieprawidłowość. Jaka jest następna, panie Del? Prosimy nas tu oświecić. Inna to fakt, że ta rzekomo zacieniona część Księżyca jest przezroczysta na niebieskim tle. Ta zacieniona część powinna być czarna i nie powinno być przez nią nic widać. O. Tutaj już następna nieprawidłowość, którą Del przygotowuje, ale wróćmy tutaj do tego. Co tu Del opowiada, według Dela i według w ogóle tych ludzi, on się właśnie, bo to słuchajcie, to nie są jego, to nie są jego wymysły, tak? to nie są jego pomysły. On skądś znowu od takich ludzi jak on, nasłuchał się zagranicznych ludzi, takich jak on, którzy opowiadają właśnie takie dziwne rzeczy, i on właśnie na podstawie słuchania tylko tych ludzi, bez sprawdzenia, bez, bez zastanowienia się w ogóle, on powtarza dalej takie bajeczki. I teraz, dla niego księżyc ten nieoświetlony powinien być widoczny na niebieskim tle. Ale nie jest. I to jest, bardzo, to jest bardzo zagadkowe. Dlaczego nie jest? A ja wam podpowiem takie małe może podpowiadanko. Bo może to niebieskie tło jest przed tym księżycem. Więc ten księżyc nie może zasłonić tego tła, ponieważ ta jego zacieniona część, podobnie jak ta niezacieniona, jest... Za tym niebieskim tłem. Ta niebieskie tło, wiecie co to jest? To najprawdopodobniej niebieska, cienka, bardzo cienka warstwa atmosfery, gdzieś około 30-40 kilometrów. I to właśnie tu powstaje ten niebieski kolor. Przezroczysta niebieska warstwa, bardzo przezroczysta. I dlatego widzimy. Ją jako niebieskie takie tło, ale w rzeczywistości to nie jest tło, to jest pierwszy plan, to jest taka delikatna zasłona. Zresztą, na filmie pana Bańkowskiego widać to bardzo wyraźnie. Zwróćcie uwagę, że księżyc jest błękitny w miejscach, gdzie jest ciemniejszy, gdzie jest tylko troszeczkę ciemniejszy, to jest, przezroczy... to jest... <laughs> tak, to jest przezroczysty. Według Dela to jest przezroczystość. Ale właśnie taki efekt będzie występował, kiedy przed ten księżyc puścisz niebieską warstewkę czegoś niebieskiego, bardzo delikatną, przezroczystego czegoś, bo to, słuchajcie, to nie jest niebieska gruba folia, za, która, która ma ci odizolować nas od czegoś, tylko po prostu przezroczysta, cienka warstwa, który, w której tylko to światło się jakby odbija. Ona, To nie jest coś, co nadaje kolor. Ale fakt faktem, że w momencie, kiedy ten, ten niebieski kolor nachodzi na coś ciemnego, co jest za nim nie, ciemne, a więc tu mamy całe czarne niebo na oko. Pamiętajcie, że te niebieskie tło tutaj w rzeczywistości jest czarne w nocy. Tylko w dzień jest niebieskie. Więc księżyc, jeżeli jest tutaj są czarne, ciemne elementy tego księżyca, również będzie niebieski. O jakiej przezroczystości tu pan Del mówi? Ale mimo to mówi. I mówi to również dalej, on mówi, że przez księżyc prześwitują gwiazdy. Tak, dalej będzie o tym mówił. I to prawda, że są takie filmy, gdzie niby widać, że coś tam jest, jakieś białe kropki na tle tego czarnego, na tej czarnej części księżyca w nocy. Ktoś tam nagrał taki film. Natomiast ja chciałbym znowu sięgnąć do konkretów, które to są gwiazdy, które to gwiazdy prześwitują przez ten księżyc. Jakbym chciał prosić o nazwy tych gwiazd. Panie Del, ja wiem, że Ty o tym mówisz tam dalej, ale chciałbym poznać gwiazdy, które konkretnie prześwitują, bo ja mogę Wam pokazać, mogę Wam pokazać film, które konkretnie gwiazdy są zasłaniane przez Księżyc. Tak, zobaczcie, tutaj mamy taki przykład. I zobaczcie, że, że gościu pokazuje zakrycie i odkrycie gwiazdy Aldebaran. I zobaczcie, że on. I zobaczcie, że on schował się za tą zacienioną część Księżyca. A więc, yy, więc, yy, no, z, kłam zadaje, rzeczywistość zadaje kłam temu, co opowiadają wam w filmach o płaskiej Ziemi, między innymi Del. Niestety, przykro mi. Księży to też świadczy o tym, że Księżyc jest trójwymiarową bryłą, że ta zacieniona część Księżyca jest nieprzezroczysta i że, i że nic przez nią nie widać. Nawet takiej jasnej gwiazdy jak Aldebaran. Tu widzimy, jak się chowa. Tak? A tu widzimy, jak wychodzi. Jasne to jest. A więc Aldebaran został zakryty przez księżyc. Mamy dokładną datę i tak dalej. Takie rzeczy możecie zobaczyć na własne oczy. Natomiast takie rzeczy, które Pan Del opowiada, że jakieś gwiazdy prześwitują, niestety nie możecie zobaczyć na własne oczy. Mimo to, mimo to Pan Del twierdzi, że no, to że to jest fakt również, że to jest fakt, który wielokrotnie jest udowodniony. Zajmę się eksperymentem, przechodzimy do następnego, zajmę, zajmę się eksperymentem ilustrującym, że kamień nie odbija światła, tak by potem samoświetlić jakiś obszar. Ja wam pokazałem taki film, taki dodatek dla Mony X nagrałem, która prawdopodobnie nas, nasłuchała się takich właśnie opowieści i pokazałem, że, księż, że kamień może odbić światło i może tym światłem coś oświetlić. Co prawda, to jest, to nie było w skali, tak i tak dalej, można się tu czepiać. Natomiast, natomiast zwróćcie uwagę, co Del mówi tu. On nie mówi, o, nie mówi o skali, o niczym. On po prostu twierdzi, że skała nie może odbić światła i nie może oświetlić nic. Że kamień nie może tego zrobić. Nie może oświetlić jakiegoś obszaru. I, i teraz, mm, mówi, że nie taka jest rzeczywistość. To jest kolejna nieprawidłowość, którą można wielokrotnie udowodnić. Zwróćmy uwagę na sposób opowiadania, jak on to opowiada. On to opowiada, jakby to był fakt, jakby to była prawda, którą można wielokrotnie udowodnić, gdzie ja na swoim filmie zadałem kłam temu, co ten pan to opowiada. Kłam. Ja zawsze, jak mam coś podłączyć do komputera z tyłu, a mi się lampka nie mieści między ścianą a komputer, to świecę tą lampką na ścianę. I ściana odbija mi światło i oświetla mi z tyłu komputer. I widzę wtyczki, do których mam coś tam podłączyć. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, właśnie taka jest rzeczywistość, Państwo drodzy moi. Ale wysłuchacie Dela. Co dalej, Del? Jakie ma nieprawidłowości znowu w głowie? Otóż szukał materiałów z gwiazdami widzianymi ze stratosfery lub z samolotu, tak? Lub innego statku powietrznego i nie znalazł żadnych. Jeśli komuś się udaje znaleźć, chciałbym je zobaczyć. Dlaczego on to w ogóle mówi? Otóż będzie mu to potrzebne tutaj do następnego, tutaj, do następnej części e, o gwieździe polarnej. I zaraz tam dojdziemy do tego, natomiast słuchajcie, ja wam tu pokażę. Tu są zdjęcia z samolotu, tu są zdjęcia z balonów wysokościowych i tu są gwiazdy. Tak? Ze stratosfery. Widoczne są? Są. Więc to jest kolejne, kolejna nieprawda, którą. Znaczy tutaj akurat nie, nie można powiedzieć, że to jest nieprawda. Po prostu Del wyciąga wniosek na podstawie tego, czego nie znalazł, bo słabo szukał. I wyciąga wniosek, że gwiazd nie widać z półkuli południowej, ponieważ z pewnych odległości i wysokości może ich nawet w ogóle nie ma nad nami i w ogóle ich nie widać z pewnych odległości i wysokości. I to też jest nieprawidłowość. To jest nieprawidłowość w głowie dela, ponieważ on nie zna z filmu, na którym takie gwiazdy są. A są. I teraz znowu opowiada Wam jako, jako, jako już fakt, że to jest nieprawidłowość. Ale na podstawie czegoś, czego dobrze nie sprawdził. Rasumując, nikt nie wie, czym jest niebóg, planety, gwiazdy, słońce ani księżyc. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, żądaj namacalnego dowodu wskazującego dokładnie, co to są za obiekty i z czego są zbudowane. No, według mnie nikt tego nie wie. Poza tym, kształt Ziemi, po której stąpamy, nigdy nie będzie do odgarnięcia przez wpatrywanie się w niebo. To zmat i wykorzystanie pewnych fenomenów, by nas nabierać i wpędzać w stan wątpliwości. I tutaj Del właśnie już zaczyna podnosić głos. Ja nie lubię ludzi, którzy krzyczą. Sam też nie lubię krzyczeć. Jedyną, jedynym momentem, kiedy krzyczę, to jest to, jak jestem na orliku. Wtedy mogę się wykrzyczeć bezkarnie i jakoś wtedy nie. no wtedy nie mam jakichś problemów z, krzyc z krzyczeniem. Natomiast ogólnie nie lubię, nie lubię podnosić głosu i nie lubię ludzi, którzy podnoszą głos. I dlatego wyłączyłem tu Della, ponieważ on tak robi. I teraz słuchajcie, wróćmy do tego. To, co Della opowiada, to, co opowiadał o Księżycu, wszystkie te wątpliwości, które on, o których mówił do tej pory, wszystko, co mówił, jest nieprawdą. To właśnie jest wpędzanie w wątpliwości i <laughs> sianie w wątpliwości, ale to nie jest sianie w wątpliwości, to jest. To jest ścianie fałszywej pewności, że świat wygląda inaczej niż wygląda. Zwróćcie uwagę, jak on to robi, jak, w jaki sposób on to mówi, jakoby to było pewność, jakoby to było sprawdzone wielokrotnie, nieprawidłowość, którą wielokrotnie można to udowodnić, że, że tak jest. I teraz mówi tutaj o, o wykorzystywaniu pewnych fenomenów, by nas nabierać i wpędzać w stan wątpliwości. Jakich fenomenów? Otóż, jeżeli założycie. Że świat jest poziomy. Jeżeli założycie, że świat jest płaski, to wtedy niestety, ale muszy, musicie założyć, że te wszystkie gwiazdy, planety i tak dalej są fenomenami, a więc nie są czymś prawdziwym. Tylko są fenomenami, które za wszelką cenę pragną udowodnić, że Ziemia jest kulista. I dlatego. Del w taki sposób to opowiada. Otóż mówi, zobaczcie, każe nam zawsze mieć wątpliwości, sprawdzać i tak dalej, namacalnych dowodów, ale tutaj mówi to z niebywałą pewnością, graniczącą ze słowami nieznoszącego nie sprzeciwu guru. Poza tym kształt ziemi, po której stąpamy, nigdy nie będzie do odganięcia poprzez wpatrywanie się w niebo. Jest to kłamstwo! Dlaczego? Ja Wam pokażę na przykładzie tutaj podróży pociągiem, że mogę nie widzieć torów. Mogę nie wiedzieć nawet dokładnie, czym są tory. Ale kiedy będę obserwował słońce z pociągu, a więc jest to właśnie światło na niebie, jestem w stanie. Stwierdzić na podstawie się tego, tej obserwacji, czy jadę po odcinku prostych torów, czy jadę po odcinku zakrzywionych torów. Widzicie to? Jest to fakt niezaprzeczalny. I tak samo mogę stwierdzić na podstawie obserwacji Słońca i gwiazd również, że tor, jaki ma Ziemia. Również jest prosty, czy jest ten tor zakrzywiony. Mogę odpowiedzieć na to pytanie. I obserwacja tych fenomenów, jak to nazywa Dell, nie pozostawia absolutnie żadnych wątpliwości, że Ziemia posiada, jeżeli po niej się poruszam, tor zakrzywiony, bo to widać identycznie, to jest, to jest identycznie, tylko zobaczcie, przestawiam ten pociąg w sposób taki, jak Ziemia ma niby tor. I wychodzi, i widzę to samo. Widzę ten sam motyw. Widzę, że tor Słońca jest zakrzywiony, poruszającego się, jeżeli się poruszam na Ziemi, że tor gwiazdy polarnej jest zakrzywiony. Zgodnie, zgodnie z tym, że tor, po którym się poruszam, jest również zakrzywiony. Del nazywa to fenomenem, ponieważ właśnie w ten sposób Próbuję wam do, do waszych mózgów przekazać, próbuję wam wstawić wstawkę taką, żebyście nie zwracali na to uwagi, żebyście się tym nie zajmowali. Próbuję zasiać w was wątpliwość. Co do tych prostych obserwacji, które już od tysięcy lat prowadzą ludzi po tej ziemi, na podstawie których potrafią znaleźć się w miejscu na, tym, na tej ziemi. Jest to właśnie założenie, istnienie tego istnienie chociażby pojęcia mini morskiej świadczy o tym, że Ziemia jest kulą. Właśnie ono się stąd wzięło. Ale Del oczekuje, że uwierzysz mu, ponieważ on powiedział o fenomenach, które tylko się zachowują, jakby Ziemia była kulą. Zresztą on o tym nie mówi, bo on unika ogólnie tego tematu. On mówi, że to jest nie do odgadnięcia. Wielka tajemnica wiary. Wiary w płaską Ziemię. I tylko jest to wiara. Dalej, Deliusz opowiada coś, co jest, można powiedzieć, praniem mózgu i socjotechnikom. Otóż tu mówi o problemach, które naświetlił, świadczą one o braku naukowego podejścia. No, jakie problemy naświetlił? Żadnych problemów nie naświetlił, ale tak mówi. I tutaj znowu ciekawa rzecz, że mówi coś, co ja obserwuję, że dzieje się właśnie na płaskich, tak na zwanych płaskich, płaskich kanałach. Oni zbierają armię ludzi, którzy im uwierzą, natomiast innych, wszystkich innych ludzi, którzy im nie dają się nabrać, dążą do tego, aby usunąć z tych kanałów. Jest to rodzaj takiego, takiego werbowania, werbowania do sekty płaskiej ziemi. I to jest widoczne właśnie na grupach facebookowych i na grupach, na kanałach o płaskiej ziemi. Naprawdę jest to widoczne. Jeżeli spojrzycie sobie na, na przykład na taki film jak Real World, znaczy kanał taki Real World, to zwróćcie uwagę, że tam bardzo dużo komentarzy nie ma. Po prostu ja kiedyś tam raz wlazłem, chciałem zobaczyć odpowiedź na jakiś komentarz i zobaczyłem błąd 404. Po prostu w tym momencie, kiedy ja tam wlazłem, już tego komentarza nie było. Tak szybko zostają te niewygodne, niewygodne komentarze usuwane. Tudel opowiada również właśnie swoje tutaj dalej rzeczy. Zobaczcie, jak on, jak on to mówi, z jakim to, w jakim to z jaką pewnością, że te gwiazdy były zawsze, te, te słońce, i tak dalej, i nigdy niczego nie udowodniły. Ale jest to kłamstwo również, ponieważ właśnie pokazałem wam film z pociągiem. Że obserwacja, yy, obserwacja tych świateł może nam powiedzieć, jaki kształt mają szyny. Moją, moją, mogą udowodnić nam, jak, jaki kształt mają tory. Nawet możesz stwierdzić, w którą stronę skręcają. Nawet gdybyś bardzo dokładnie zrobił te pomiary, to mógłbyś udowodnić, że, y, jaki mają promień łuku, ma, na podstawie tylko obserwacji Słońca. Na, z jaką, jaką mają, jaki ten łuk ma długość. Tyle rzeczy możesz tu obser yy, no, pokazać. Gdybyś dokładnie zrobił badania, oczywiście. Gdybyś te obserwacje zrobił dokładnie. I na każdym, kto twierdzi, że wie czym one są, spoczywa poważny obowiązek. No, dopóki tych dowodów nie przedstawi, wszelkie obserwacje są bezcelowe. więc widzicie, znowu wracamy do tego, co on mówił na początku. On dalej, on dalej kręci się w swojej zagmatwanej logice. W których bez. zanim przystąpi do jakiejś obserwacji, chce dowodów. Które wynikają z tych obserwacji? Dlaczego on tworzy w waszych mózgach pragnienie dowodu, którego z założenia nie możecie dostarczyć? Ponieważ, żeby dostarczyć ten dowód, musicie najpierw dostarczyć ten dowód. Na dowód, że księżyc jest trójwymiarową bryłą musicie najpierw dostarczyć dowód, że on jest trójwymiarową bryłą, a potem dopiero obserwować go i dopiero wtedy możecie przejść do tych obserwacji. Natomiast nie możecie przejść najpierw, ponieważ nie macie tego dowodu. I problem polega na tym, że właśnie obserwacje dostarczają tego dowodu. Gościu po prostu wyłączył wam myślenie. Wyłączył wam mózgi. A wy pozwoliliście sobie na to. Tak, Tomku, ponieważ zamieściłeś ten film... Pozwoliłeś sobie temu Panu wcisnąć takie właśnie rzeczy. Pozwoliłeś sobie wyłączyć twój mózg. I on to, co on powie, to już przekaz do Twojego mózgu płynie i bardzo wygodnie się tam rozsiada. Podobnie Danielowi, tak? bo to, to jest człowiek, który im namieszał w głowach. To nie jest nauka. Ktoś popycha nam religijne bzdury. O. To jest też ciekawa sprawa. On. Y Opowiadają bzdury, tak? On na przykład opowiada bzdury, i ludzie przychodzą mu wytknąć te bzdury, wytknąć to, że on opowiada, a on wtedy mówi, że oni przychodzą zasiać wątpliwość. To jest niesamowite. Wspomniane nieprawidłowości byłyby wyjaśnione. No, ja właśnie tu wyjaśniłem, że to nie są żadne nieprawidłowości, więc jak gościu żąda wyjaśnienia nieprawidłowości, których nie ma. Czym jest księżyc? Gdzie, gdzie są te weryfikacje? I tak dalej, i tak no. dalej. W jaki sposób światła... No, to wiecie już. W jakiś tam oświetla. Cały czas zobaczcie, że on popycha coś takiego, że to są wszystko niedorzeczności, że ci ludzie, którzy to... że to są niedorzeczni ludzie w ogóle, że takie rzeczy opowiadają, że liczą na to, że ludzie się w tym nie połapią. Nie, to właśnie on to robi. To właśnie wy jesteście poddani takim Takim rzeczom, oglądając takie filmy. On opowiada coś, co wam się wydaje na pierwszy rzut oka, tak na chłopski rozum, oczywiste. Ja podam taki przykład. Przyszedł tutaj Ant P, taki gościu do mnie, i to właśnie zarażony tymi różnymi właśnie pomysłami. I on opowiada, że samolot, jakby ziemia się obracała, to powinien lecieć w jedną stronę szybciej, a w drugą wracać wolniej, tak czy odwrotnie. To się wydaje takie oczywiste, tak? bo ziemia się kręci. I on też o tym pisze, że bo ziemia się kręci z 1600 km na godzinę, więc to jest takie oczywiste. Ale to nie jest oczywiste. I dopiero jak się nad tym zastanowisz, jak mu podałem. Jak mu, zobaczcie, jak mu podałem przykład z pociągiem, i, z, i żeby to przeniósł do pociągu tą sytuację jadącego. Czyli coś, co może po prostu sobie łatwiej wyobrazić. I dalej te prawa fizyki działają tak samo w pociągu. Tak, bo mamy do czynienia z ruchem, z względnością ruchu, starciem, z, z zasadą, z zachowaniem pędu i tak dalej. To wszystko działa na ziemi. On oczy... Co on oczekuje, że to na ziemi kuli nie będzie działać, bo się obraca kula, a tutaj w pociągu działa? To zobaczcie, co powiedział. Kazał mi spierdalać z mojego własnego kanału wiem wypierdolić. Takie macie wyprane mózgi. Bo zobaczcie, bo już, bo już został przyciśnięty. Jak, jak was się przyciśnie, to tak naprawdę nie macie żadnych argumentów. Woda się nie zakrzywia i wypierdala. To są wasze dwa główne argumenty. I innych nie macie naprawdę. Wracamy do Dela, bo się tak troszeczkę rozmarzyłem. Ja i ludzie myślący podobnie, tak? No. Bez bazowania na kłamliwych przesłankach. No. Co do jego odległości, składu, kształtu. Ale po co to wszystko? No, musisz najpierw zacząć to obserwować i dopiero potem wy, wyciągasz jakieś wnioski, a nie odwrotnie. Że... O, to jest też ciekawe. Szukałem utrwalonych na filmie zmian faz księżyca. A dokładnie przechodzenie jednej widocznej części drugą, patrząc na księżyc między wieczorem a porankiem. I Kazimierz Bańkowski tutaj. Mm, tak, zamieszcza, zamieszcza o Sodelowi chodzi, że o drugiej w nocy był księżyc taki, a o siódmej nad ranem, tak? Księżyc jest tak samo oświetlony. Widzicie to? No tutaj, tutaj problem polega na tym, że już księżyc jest na tym niebieskim tle i tu nie za bardzo widać. Pan Kazimierz powinien zrobić te zdjęcia troszeczkę byłby jeszcze w ciemnościach. To wtedy moglibyśmy tutaj coś porównywać. Tutaj jest ten, ale słuchajcie, na kanale Level World przyszedł Logbox, taki gościu. Gościu pokazał, zrobił zdjęcia i pokazał, że takie przejście ma miejsce. Ale jest to bardzo delikatne przejście. No przecież to jest 1.27 czy 1.28 w ciągu doby, natomiast tu masz tylko kilka godzin. To jeszcze mniejsza część. Powinien widzieć księżyc pod różnymi kątami. No, ale widzicie, no, znowuż Del spodziewa się, że nie wiem, że co, że to skąd te zmiany faz się biorą? Ktoś, jak księżyc zachodzi, to przełącza te zmiany, bo nie wiem. Nie mogę się tam dostać, więc nie wiem, czym on jest. Więc nie będę go obserwował, bo więc no to jest właśnie. Nigdy nie będę, nie wiem czegoś, to nie będę zmyślał. Właśnie zmyślił, cały ten film jest zmyślony i wskazuje nieprawidłowości na podstawie zmyślonych rzeczy i mówi, że nie będzie zmyślał. To jest bardzo ciekawa koncepcja. Yy... Dysperackie próby ratowania tego kultu glo globu. No, śmieszne to jest, śmieszne to jest, bo. Bełkot i zakłamanie. Zobaczcie, to jest, są cały czas. Yy... To jest socjotechnika, to się jakoś tam nazywa w socjotechnice. Yy... Ośmieszanie rozmówcy, czy coś takiego, że. Bo rozumiecie, to jest takie co jak oni przychodzą i tam mu też przecież tak samo jak do Crazy'ego i do Level'a przychodzą i coś tam tłumaczą, to dla nich, to oni twierdzą, że to jest Bełkot wtedy, tak samo Del, bo no to z, od Dela to biorą, nie? Że ci ludzie tylko Bełkot są, nie? No tu będzie jeszcze 4 minuty opowiadał, ale to jest właśnie już tylko takie... Takie gadki, które nie są merytoryczne. To jest już taka tylko to jest takie pranie mózgu, które bandel wam tutaj stosuje. Cały czas powtarza to, że nie wiadomo, czym jest księżyc i tak dalej. Nikt tam nigdy nie był. Zobaczcie, zobaczcie. On nawet nie zajmuje się problemem, czy Amerykanie byli tam, czy nie. On wie już, że nie byli. On tego nawet tu, nawet nie ma zamiaru nawet rozpatrywać. To jest dla nich tak oczywiste. Podobnie jak ta. Ten z San Francisco do, do czegoś tam jest powrotem, tak? Też jest to jest takie oczywiste, tylko że jak zaczniesz wchodzić w temat, to takie oczywiste już nie jest. A, o gwiazdach już mówiłem i o tym, że, księżyc, że przez, nie, przez księżyc widać gwiazdy. No pokazałem wam, że nie widać, że zasłania. I, i, I kolejny raz tutaj mówi, że druga połowa powinna być czarna, a nie niebieska. Znowu zobaczcie, jak on to opowiada, że to jest takie oczywiste, tak? Że to powinno być czarne, tak? No jak może być czarne? Jak, jak możesz niebieskie tło zasłonić tym? Jak, tło je, jak to, co to ma zasłonić, jest za tym niebieskim tłem? I, i wydaje cię sobie wciskać takie rzeczy, no. Kiedy widzę oświetloną część i niebieskie niebo, wtedy nieoświetlona jego część powinna być wyraźnie widoczna na niebieskim tle. Z jakiej kurde racji? No, z takiej, jeżeli niebieskie tło jest tłem, ale to księżyc jest tłem. Księżyc jest tłem. Facet wymyśla sobie, rozumiecie, wymyśla sobie fałszywy obraz rzeczywistości i twierdzi, że ten fałszywy obraz rzeczywistości nie odpowiada prawdziwemu temu, które on widzi. Swoją własną naukę wymyślają na, tą, na potrzebę tego i obalają ją. I są zadowoleni, że to działa, że jest, że jest obalona. No, no oczywiście, no słuchajcie, to jest, to jest niesamowite, tak? Jeżeli ja wymyślę nowe zasady matematyki i na podstawie tych nowych zasad udowodnię, że 2 plus 2 nie równa się 4, tak jak nam wmawiano tylko 5, no to wtedy będzie to wyglądało rzeczywiście fajnie, prawda? Tylko, że ja... Przedstawiłem Wam fałszywy model. Tak samo tutaj, Del. Założył sobie, że księżyc jest na niebieskim tle. No, tak nie jest. No, nie jest, bo nie jest na niebieskim tle. Prześwituje przez niego niebo, co jest licznie udokumentowane. <laughs> Słuchajcie, naprawdę to mi się śmiać chce z tego, bo to jest naprawdę już śmieszne. Nie wiem skąd ludzie biorą pewność co do istoty księżyca. To kompletne zakłamanie. A ja wiem skąd. Z obserwacji tego księżyca. Ale wy nie możecie obserwować, ponieważ najpierw musicie dostarczyć dowody, czym on jest. Więc najpierw musicie dostarczyć dowody, potem bierzecie się za szukanie tych dowodów. <laughs> no, to jest pokrętne, nieźle. Nie powinniśmy tego akceptować. Antonio. Nawet Antonio podkreślił, że coś tam, że że wskazujemy na obiekt przez warstwę wilgoci nie znajduje się on tam, gdzie się spodziewam. No i co z tego, no, panie Antonio? Antonio to jest w ogóle taki gościu, który za pomocą ma makaronów próbował udowodnić, że, y, że y, gwiazda polarna nie jest, y, że są problemy z gwiazdą polarną. Tak, makarony powsadzał na, na tą, na na ziemię, na kulę ziemską i ten ale to jest inny w ogóle temat. Mieszkamy tutaj na Ziemi, mamy tu do dyspozycji narzędzie do dokładnego pomiaru wody, która jest elementem środowiska. Dzięki niej wiemy bez cienia wątpliwości, że niemożliwe jest istnienie na zewnątrznej yy, powierzchni. Wiemy bez żadnego cienia wątpliwości, że Ziemia musi być jakiegoś rodzaju zbiornikiem. O. Każdy żyjący człowiek może to wielokrotnie udowodnić. Nie trzeba się niczego domyślać ani stawiać fałszywych tez. Taka jest rzeczywistość. Więc Zobaczcie, do tej pory mówił, że cały czas trzeba mieć wątpliwości, natomiast tutaj, kiedy coś mu potrzebne jest do udowodnienia jego nieprawdziwych tez, to już nie ma, nie musimy ani się zastanawiać, ani nie musimy się nic tam domyślać. Taka jest rzeczywistość przecież, prawda? No. Tak, drodzy, słuchajcie, jeżeli weźmiecie przyrządy geodezyjne, to, to zobaczycie, że na przykład tutaj na tym zdjęciu drzewa są obniżone. One nie są schowane tylko pod wodą. To nie tylko schowanie pod wodą. One są obniżone. Przyrząd geodezyjny, który ma pokazać Wam poziom, znaczy poziom, ma pokazać Wam jakby. Ten krzyżyk pokazuje teoretycznie, 2 metry nad poziomem wody. Jeżeli będziesz to blisko patrzał, to działa. Jeżeli będziesz patrzał na dalszą odległość przez to, to widzisz, że te obiekty chowają się pod spod, obniżają się, nie chowają się pod spód, obniżają się. Jest to zgodne z modelem kuli. Więc woda, woda rzeczywiście się zakrzywia, i rzeczywiście to, co na tej wodzie jest, bo tutaj, zobaczcie, mamy przykład statku również jest obniżony więc taka jest rzeczywistość wszystko inne to wyobraźnia fantazja i domysły zobaczcie że te dowody które ktoś inny przedstawia to są fantazja i domysły natomiast to co Del mówi to co oni przedstawiają jest już rzeczywistość i nie trzeba nad się nad tym zastanawiać rozumiecie o co chodzi rozumiecie to jest po prostu socjotechnika Socjotechnika, taka dokładnie jak w sektach jest. W sektach jest taka sama rzecz. Nad pewnymi rzeczami nie trzeba się w ogóle zastanawiać, nie trzeba się w ogóle nic. No. Ja wam powiem na przykładzie świadków Jehowy kiedyś więcej o tym. Natomiast tutaj tylko nadmienię, że świadkowie Jehowy podchodzą tak samo. Dla nich autorytetem jest Biblia. Jeżeli coś jest w Biblii to nie ma z tym dyskusji, nie ma się nawet coś nad tym zastanawiać. Oczywiście, jeżeli to, co jest w Biblii, jest zgodne z ich przekonaniami. Natomiast jeżeli nie jest, to trzeba to z reguły jakoś inaczej rozumieć, albo to nie jest tak, jak myślisz. Tak samo tutaj jest z Delem. Tak? Że to, co nam pasuje, to odrzucamy, ale mamy pewnik i na podstawie tego pewniku Dochodzimy do wniosku, że taka jest rzeczywistość. Tak samo, jak, tak samo jak w świadkowie chowie, tak samo jak w innych sektach. Gwiazdy słońce i księżyc zawsze były w poezji i marzeniach, bo nie można się do nich dostać. <laughs> Wiecie, to jest fajna logika, fajna logika, fajna taka. Ale las, na przykład, tak, drzewa. Piękne rzeki, również były w poezjach, również były w piosenkach, w pieśniach, tak? Zawsze są te lasy i gdzieś tam też. I co, nie można się tam dostać, tak? Dlatego one są. I kogoś takiego posłuchaliście, komuś takiemu uwierzyliście, komuś takiemu daliście się ująć. Bez zastanowienia. Bo on wam kazał się nie zastanawiać, prawda? Nad pewnymi, pewne rzeczy wam kazał odrzucić, a pewne rzeczy są takie oczywiste, że nie trzeba ich odrzucać. Zatem jesteście jego, należycie do niego. Wasze umysły zostały właśnie przejęte przez jego umysł. Daliście się ująć. Tak. Trwa posługiwanie się sowizmatami i zagrywki anomaliami zachodzącymi na niebie. Żadne anomalie nie zachodzą na niebie. Rozumiecie? To są zjawiska prawidłowe dla kulistej ziemi. Natomiast dla nich muszą one być anomaliami. Ponieważ inaczej nie będzie pasowało, nie będą pasowały te zjawiska do. Yy... No właśnie, próbują przedstawić te zjawiska jako argumenty za globem, co jest absurdalne. Właśnie nie jest absurdalne. Właśnie te zjawiska świadczą za globem. Ale musicie to odrzucić. Zobaczcie w jaki pokrętny sposób, w jaki podstępny sposób musicie te argumenty poodrzucać sobie. Musicie mieć wątpliwości co do nich. Del wam tak kazał. Natomiast dowody nie musicie mieć wątpliwości. Mimo, że widzimy, że coś jest nie tak z tą wodą, skoro za nią się coś chowa. A co się dzieje z poziomem podczas przepływów i odpływów? Co? No właśnie, więc widzicie, że traktujemy wybiórczo rzeczy, tak? Tutaj mamy nie mieć wątpliwości, tutaj mamy mieć wątpliwości. To jest właśnie socjotechnika. Zresztą nie wiem, czy on to robi świadomie, czy nie. Natomiast tutaj właśnie mamy... Nie mamy mieć wątpliwości, tutaj mamy mieć wątpliwość. Tutaj y, ci ludzie popychają bajeczki, oni nie popychają bajeczek, oni mówią, jaka jest rzeczywistość. Tutaj niby otwartość, tak, że y, służy prawdzie, a nie jakimś indywidualnościom, tendencyjnym kierunkom. Natomiast w rzeczywistości służy właśnie tendencyjnym kierunkom. Okłamano nas na szeroką skalę co do istoty miejsca, w którym żyjemy a to nie są żarty świetne to jest, wiecie co, naprawdę co godzina czasu, myślę, że tyle starczy dla Dela chciałbym wam podziękować, że wytrwaliście tyle ja już nie mam czasu, więc zmykam i mówię wam wszystkim do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem na pewno przyjdziecie tu w komentarzach, mnie będziecie wyzywać i każecie mi wypierdalać So, zapraszam tutaj, przyjdźcie po, na argumenty, podyskutujemy, tak? Trzymajcie się, na razie tyle, cześć.